W dzisiejszym materiale chciałbym powiedzieć, rozwinąć temat, który ostatnio poruszałem na Instagramie, mianowicie tupanie, czym jest, co to jest, po co się to robi, jakie są style tupania. Zaraz poznacie wszystkie szczegóły. Zapraszam do oglądania. Co to jest tupnięcie? Jest to utrata kontaktu stóp z ziemią i najczęściej związane jest to również ze zmianą ustawienia stóp z pozycji ciągu do przysiadu. Po co się to wykonuje? Po co jest to w ogóle tupnięcie? Z dwóch głównych przyczyn. Pierwszą z nich jest utrata kontaktu z podłożem umożliwia najagresywniejsze i najszybsze zejście do przysiadu ze względu na to, że powinniście wyrobić w sobie taki nawyk, że po pełnym wyproście po wchodząc pod sztangę, rozrzucając stopy, wyobrażacie sobie, jakbyście chcieli podciągnąć kolana do góry i wykonać przysiad w powietrzu. Połączyć to powinniście z aktywną pracą ramion, czyli ciągnięciem sztangi do góry, na barki lub nad głowę, a dokładniej wciąganiem się pod sztangę. Poruszałem ten temat już w jednym z poprzednich filmików na YouTubie. Łącząc te dwa elementy, czyli aktywne ciągnięcie sztangi do góry i przyciąganie kolan do góry, jakbyście chcieli wejść do przysiadu w powietrzu, umożliwi Wam najszybsze, najdynamiczniejsze i najstabilniejsze zejście do przysiadu i później przyjęcie sztangi na barkach lub nad głową. Drugą główną przyczyną jest tutaj. Zmiana pozycji ustawienia stóp, ponieważ większość osób podczas ciągu do poderwania ma te stopy ustawione węziej, a do przysiadu musi, chce, powinna te nogi mieć ustawione szerzej. Więc podczas tupnięcia nogi rozrzucamy na boki, umożliwiamy sobie zmianę pozycji z węższej pozycji ciągu do pozycji szerszej przysiadu, zapewniając sobie optymalne wykonanie ciągu i optymalne wykonanie przysiadu. Kolejnym tematem są style tupania. Pozwoliłem sobie tutaj wyróżnić takie dwa skrajne, główne style tupania. Żeby fajnie to wyglądało, określimy sobie to jako styl rosyjski i styl chiński. Styl rosyjski, na pewno wszystkim znany, kojarzony, wiąże się z tym, że te podniesienie stóp, że to tupnięcie jest bardzo głośne, agresywne, te stopy bardzo wysoko się podnosi do góry, mocno się uderza, uderza stopami o ziemię. Natomiast ten drugi styl chiński to jest takie delikatne, można wręcz powiedzieć, rozsunięcie stóp. Minimalna utrata kontaktu z podłożem, można by się wydawać, że tej utraty nie ma, ale uwierzcie mi, gdyby zbadać te siły oddziałujące na pomost, to by tych sił nie byłoby, były zminimalizowane. Nie powiem Wam, która metoda jest lepsza. Każdy w drodze eksperymentów, próbowania znajduje dla siebie taką metodę, ponieważ to nie jest tak, że ktoś jest z Rosji, to będzie tupał. Nawalą, a z Chin to już nie. Te style są mieszane, tylko dla takiego klarownego wyjaśnienia pozwoliłem sobie to tak podzielić. Na koniec trzeba sobie odpowiedzieć, czy warto tupać, czy jest to w ogóle temat warty uwagi. Zdecydowanie tak, ponieważ jest to jeden z podstawowych, koniecznych elementów, aby zapewnić optymalne dźwiganie, zapewnić możliwość progresu, żeby to wszystko wyglądało po prostu jak należy. Mam nadzieję, że temat Wyjaśniłem na tyle, że już nie będziecie mieli żadnych wątpliwości co do tupania, czym to jest, po co się to robi, z czym to się je. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, dziękuję za słuchanie, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Daj znać w komentarzu, jaki styl tupania Ty wybierasz. Czy wolisz ten bardziej agresywny, rosyjski, gdzie mocno unosisz stopy, czy może preferujesz coś bardziej delikatnego w stylu chińskim, gdzie minimalnie, subtelnie przesuwasz stopy tuż nad pomostem. Ja zachęcam do zostawienia subskrypcji, abyś nie ominął żadnych kolejnych interesujących filmików takich jak ten. Ja uciekam montować ten filmik, piję kawę, lecę na trening. Na razie!